Wziąłem to, poczęstowali mnie węgorze. Rozumiesz to? Ja mówię, to jest to, kaczacza była zajebista, nie? Prosimy na zewnątrz, ja mówię, a idę po jeszcze jeden, nie? I mówię, idę sobie kupić, nie? I mówię, to może jeszcze czaczek chcę i chcę, mówię, zapłać, nie? Dla mnie, kurwa, szklanki mi dalej tyle, nie? Jak ja to jebłem, to lepiej to znowu przede, nie? Te dwie takie szklanki, nie? A to przecież to nie ma 40, tylko to mam przerzucić. Ja jeszcze z nimi gadam, oni tam, żeby z Polski tam dalej, mówię, klimat zajebisty. Słuchaj, to jeszcze czacza, to było za darmo, w sklepie spożywczym, gdzie sprzedający, jego żona, ze swoimi znajomymi mieli imprezę. Wszyscy najebali. No, ja w ogóle jednego węgorza sobie na zewnątrz, nie? No i przecież chusteczkę. Ja na tej grupie, jak ktoś pyta, a czy to jest bezpiecznie, czy można jechać, jak ktoś tam napisał. Za umile nie daje. Bardziej niebezpieczne są Supry i Czarczan. A niektórzy dostają takie pytania, mówię, o tym masz. Nagrali tam pan, nagra się panu, no a teraz już nic nie widać. Tam było ładniej. Daj, bo to trzymam, może to. Okej? Spasił. Ale... W ogóle tych grupach czasami są takie kuźwe pytania, nie? Ludzie, którzy jeżdżą, oni się zawsze martwią, czy jest bezpieczne, nie? Nie, ale pytania, wiesz, w zasadzie...